Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest to nasza ostatnia dzisiejsza debata, ale myślę, że last but not least, w moim własnym tłumaczeniu, ci, co są na końcu, wcale nie muszą być ostatnim. Temat, którym się dzisiaj zajmiemy, pozornie niewiele ma wspólnego z tym, co dzieje się dzisiaj na drogach i ulicach i tym, o czym dyskutują w Sejmie politycy, czyli o protestach rolników, ale tylko pozornie. I w gruncie rzeczy cały czas się tu przewijał. Mianowicie temat, na ile struktura agrarna kraju, na ile wielkość gospodarstwa ma wpływ na ich dochodowość i na ich konkurencyjność. Zacznijmy od raportu, który został opracowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się skutkami polityki państwa wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Ten raport, od razu powiem, jest tam w okolicy Kawy do wzięcia. I mamy dwóch autorów tego raportu. I poproszę pana profesora Gorzelaka, żeby zaczął od tego, powiedział nam, co z tego wynika, jakie są wnioski. Dziękuję bardzo, dzień dobry państwu. Jesteśmy na kongresie, który się zajmuje problematyką rolnictwa szeroko rozumianego, ale warto sobie uzmysłowić, że to, o czym dzisiaj będziemy mówili, ma kontekst znacznie szerszy niż samo rolnictwo. Dlatego, że ustawa w 2011 roku wprowadzona i ustawy kolejne mają pewne znaczenie dla funkcjonowania państwa, dla konstytucyjności poszczególnych rozstrzygnięć. Nie tylko, że mają znaczenie dla samej struktury agrarnej produktywności rolnictwa. Z tego raportu wynika, że ta ustawa i następne ustawy były w znacznej mierze niekonstytucyjne, że podważały zaufanie do państwa, że najrozmaitsze rozstrzygnięcia, które zostały wprowadzone, działały przeciwko tym, którzy byli tym najbardziej zainteresowani. To jest znacznie szerszy kontekst. W samym rolnictwie ta ustawa prowadzi, jak tutaj państwo będą mówili podczas tego panelu, również do pogorszenia struktury agrarnej, do zmniejszenia produktywności rolnictwa, do zmniejszenia jego konkurencyjności. Warto zwrócić uwagę na to, że ci, którzy ewentualnie skorzystali na tej ustawie, czyli mali rolnicy, średni rolnicy, którzy mogli pożywić się na tych gruntach, które zostały niejako rozparcelowane z gospodarstw wielkoobszarowych, mają znacznie większe problemy z funkcjonowaniem w gospodarce zrównoważonej, w sprostaniu wymogom Zielonego Ładu, niż te gospodarstwa, które zostały poddane działalności tej ustawy, o czym będą prawdopodobnie państwo mówili. Czyli znaczenie tej ustawy z 2011 roku i kolejnych ustaw jest znacznie szersze niż tylko odnoszące się do samego rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Ale dla samego rolnictwa może pan powiedzieć, jakie ma znaczenie? Dla samego rolnictwa, już nie dla wiem. Samego rolnictwa, po pierwsze, gospodarstwo wielkoobszarowe, jak pan profesor Poczta pewnie będzie udowadniał w skali również europejskiej, nie tylko w skali polskiej, jest bardziej efektywne, lepiej korzysta zarówno z zasobów ziemi, jak i zasobów pracy. I zmniejszenie roli tego wielkoobszarowego rolnictwa w całej strukturze agrarnej prowadzi do zmniejszenia produktywności. Również, jak to się mówi, pogorszenie rozłogu upraw, dlatego że te małe, najrozmaitsze gospodarstwa, które mają użytkować te obszary, te grunty, które zostały niejako zabrane wielkoobszarowym gospodarstwom, mają w wyniku również pogorszenia rozłogu upraw gorsze warunki funkcjonowania. Warto również zwrócić uwagę na lokalne konteksty wielu tych procesów, jak my to nazywamy, parcelacji wielkoobszarowych gospodarstw, dlatego że to są gospodarstwa w dominującej mierze zlokalizowane na obszarach dawnych PGR-ów, które przeszły przez bardzo traumatyczną restrukturyzację w latach 90.
a ta trauma polegała z reguły na bardzo głębokim, strukturalnym bezrobociu. W bardzo wielu przypadkach te duże gospodarstwa, które tracą możliwość funkcjonowania, które muszą wydzielić znaczną część swoich gruntów, bo to nie chodzi tylko o 30%, dlatego że kolejne ustawy również destabilizowały cały proces dzierżaw, muszą zwalniać pracowników. Czyli w tych lokalnych, najrozmaitszych układach znowu wraca trauma bezrobocia, trauma szukania nowych sposobów zatrudnienia. Warto też pamiętać, że te gospodarstwa były bardzo silnie zakorzenione nie tylko w samej strukturze rolnej, to znaczy współpracowały i współpracują z miejscowymi rolnikami, ale również były istotnym elementem funkcjonowania układu lokalnego. Uczestniczyły i uczestniczą w najrozmaitszych przedsięwzięciach kulturalnych, kontrybuują do budżetów lokalnych, płacą podatki, płacą PIT, płacą CIT, płacą podatek od nieruchomości. W wielu przypadkach, w wielu gminach są to bardzo istotne części budżetów lokalnych i pozbawienie możliwości rozwoju albo nawet często funkcjonowania tych gospodarstw stanowi i będzie stanowić ogromny wyłom w całym układzie lokalnym, zarówno na rynku pracy, jak i w funkcjonowaniu władzy lokalnej i w budżetach lokalnych. Czyli jak Państwo widzą, to o czym mówimy, to nie jest tylko sprawa rolnictwa, to jest sprawa układów lokalnych, ale sprawa również całego państwa, w którym dzieją się rzeczy przez uznanych konstytucjonalistów uznane za naruszające ład konstytucyjny i łamiące elementarne zaufanie do państwa i do jego instytucji. Zapytam drugiego autora raportu, pana profesora Pocztę. Czy da się wyliczyć ekonomiczne, chyba działa, pan tak, czy da, podobno jest włączony, czy da się wyliczyć ekonomiczne skutki tej ustawy dla gospodarstw rolnych? Takie nie. Wyliczenie wprost łatwym zadaniem nie jest. Natomiast może dopowiem, że dzierżawa jest jednym ze sposobów i powszechnie stosowanych w krajach nie tylko europejskich, ale jeśli byśmy wzięli przykład krajów Unii Europejskiej, optymalizacji struktury agrarnej. Koło połowa użytków rolnych w rolnictwie europejskim to ziemia dzierżawiona. W krajach takich jak na przykład Francja, Niemcy to jest 60, 70 i więcej procent. W rolnictwie polskim oficjalnie to jest 17%. Jest oczywiście problem jeszcze, może jak będzie czas, to do tego nawiążę, tych dzierżaw nieformalnych, które także generują rozmaite skutki, ale to, o czym mówimy, między innymi jest też jednym z powodów istnienia systemu tych dzierżaw niesformalizowanych. Skutkiem takim bezpośrednim jest to, że w gospodarstwach największych między rokiem 2010, bo to są dane z poprzedniego spisu rolnego, a rokiem 2020 ubyło w gospodarstwach największych ponad 500 000 hektarów. One miały udział 15% w całości użytków rolnych, w tej chwili zostało około 10%. Czyli jest to niejako działanie pod prąd wbrew tym procesom, które wszędzie zachodzą. Teraz tak. W całej Europie się okazuje, produktywność gospodarstw dużych jest większa. Przy czym są tutaj pewne problemy z ustaleniem, czy z dokładnymi wyliczeniami, bo raczej te dotyczą pomiarów wielkości ekonomicznej, a nie tylko obszarowej. Przy czym chcę powiedzieć, że wielkość ekonomiczna i obszarowa jest sobą bardzo silnie skorelowana. Jeśli byśmy w skali europejskiej pominęli wyniki dotyczące rolnictwa holenderskiego i belgijskiego, to ten wskaźnik korelacji wynosi około 0,8, czyli jest bardzo wysoki, w rolnictwie polskim jeszcze więcej. Czyli mówiąc wprost, wielkość ekonomiczna gospodarstwa, jego produkcja zależy przede wszystkim od wielkości obszaru. I teraz tak, w rolnictwie polskim produktywność ziemi w gospodarstwach tych największych w stosunku do najmniejszych jest ponad 2,5-krotnie większa, a produktywność pracy ponad 6-krotnie większa. Czyli te gospodarstwa dużo, dużo więcej produkują. Jeśli jest zrozumiała wyższa produktywność pracy, to niezrozumiałą się jawi dużo wyższa produktywność ziemi, bo to powinno być odwrotnie, prawda? Jeśli
gospodarujący ma mniej zasobów ziemi, to powinien starać się uzyskać z jednej jednostki ziemi wyższą produkcję, a tak nie jest. Kolejna kwestia, kwestie środowiskowe, o nich dzisiaj była mowa. Też wbrew temu, takiemu, aczkolwiek może już w środowiskach naukowych związanych z rolnictwem ten mit przestaje funkcjonować. Gospodarstwa duże, a coraz częściej także i bardzo duże, sobie zdecydowanie lepiej radzą z kwestiami środowiskowymi niż gospodarstwa mniejsze. Czyli ta odpowiedź również na wymogi Europejskiego Zielonego Ładu jest większa. Czyli tym sposobem, idąc niejako pod prąd procesom, które zachodzą wszędzie w świecie, też w rolnictwie europejskim, pogarszamy sobie konkurencyjność ekonomiczną i pogorszyliśmy też możliwości spełnienia wymogom środowiskowym. Bo czy chcemy, czy nie chcemy, prawda? Świat oczekuje bezpieczeństwa żywnościowego, czyli dużej ilości żywności, to jest pozytywna rzecz. Globalnie popyt rośnie i to jest pozytywna informacja dla rolnictwa, ale drugie, oczekuje, żeby ta żywność była w miarę dostępna i tania, bo potrzeby żywnościowe są głównie w państwach, które są mniej zamożne i nie ma co liczyć. No tu dzisiaj już była o tym dyskusja, że będą chętni na kupno pszenicy za $400, jak już to są chętni za kupno pszenicy za $200, bo taki jest rynek światowy i szczególnie to dotyczy produktów surowcowych. Wchodzę w inny trochę temat, ale to też pokazuje, gdzie ewentualnie jakich specjalizacji można by gdzieś takie rolnictwo jak polskie powinno poszukiwać. I trzecim wyzwaniem, czy my to nazwiemy Zielonym Ładem, czy będziemy nazywać inaczej, to kolejne wyzwanie i oczekiwanie jest dbałość o środowisko i zasobo czy nakładu oszczędno technologię. Też była dzisiaj już o tym mowa na dzisiejszym kongresie. Jeśli tę samą produkcję uda się uzyskać przy zastosowaniu mniejszej dawki nawozów czy środków ochrony roślin, to jest dobrze. Raz to jest dobrze dla środowiska, ale dwa to jest dobrze również dla gospodarującego, dla rolnika, bo można zmniejszyć koszty. Prawda bowiem jest taka, wpływ na cenę jest gospodarujących bezpośrednio znikomy, są jakieś tam metody pośrednie, można próbować takie czy inne stosować, wchodząc w dalsze łańcuchy obrotu, przetwórstwa. Natomiast no, cena jest tą zmienną zewnętrzną, egzogeniczną i na nią wpływu nie ma. Rolnik może wpływać na poziom kosztów. Dobrze, to zanim oddam głos panu, który nam powie, jak w praktyce na rolnika działa ta ustawa, to chciałam zapytać, po co nam to było? Jeżeli wszyscy, obaj panowie powiedzieli, to cały czas to się przewalało w tej debacie, że właściwie, żeby wygrać konkurencję z żywnością z Ukrainy i w ogóle z żywnością z Unii, trzeba mieć mniej, a większy gospodarstw, to po co wprowadziliśmy ustawę, która szła pod prąd, w drugą stronę? Czy ktoś ma ochotę na to odpowiedzieć? Pani redaktor, mogę domniemywać, tak jak wiele rozstrzygnięć politycznych jest podejmowanych. Ja na przykład uczestniczyłem w opiniowaniu ex ante ostatniego planu strategicznego, gdzie cały szereg rozstrzygnięć budzi wątpliwości i opinie nie zostały uwzględnione. Tak samo pewne było w tej ustawie. No, nie zawsze jest przez decydentów politycznych optymalizowana racjonalność ekonomiczna czy racjonalność gospodarcza. Mają pewno inne rodzaje optymalizacji. To, co zresztą jest też zresztą dobrze opisane w naukach politycznych czy ekonomicznych. No, jest też rynek polityki. No, nie mamy tutaj autorów tej ustawy, która była wprowadzona 13 prawie lat temu. Można tylko domniemywać, że przyczyną jej wprowadzenia było zderzenie racji ekonomicznych z racji politycznymi albo nawet ideologicznymi. To znaczy,
tych, którzy tracą na tej ustawie, jest nieporównanie mniej niż tych, którzy być może na tej ustawie i na kolejnych ustawach byliby w stanie zyskać. Czyli to jest klasyczne, populistyczne poszukiwanie głosów wyborczych, które no, trwa właściwie do chwili obecnej, nie tylko w Polsce. Jesteśmy coraz to w większym stopniu w tym nurcie rosnącego populizmu politycznego. Być może to zostanie w pewnym momencie przerwane, ale takie były źródła i korzenie tej ustawy i kolejnych ustaw. Proszę pamiętać, wszyscy o tym wiemy, że konstytucyjnie gospodarstwo rodzinne jest formą preferowaną w polskim rolnictwie. Konstytucja nie mówi o 300 hektarach. O 300 hektarach powiedziały kolejne ustawy. Czyli mamy pewien fetysz, który sami wprowadziliśmy ustawowo i ten fetysz ciąży nad tą ustawą, dlatego że nie może, tam nie wiem ile to jest, 470 kilka hektarów, których nie można mieć, jeżeli się nie podpadnie pod tą ustawę. Czyli zderzenie polityki z ekonomią, wygrała polityka kosztem niewątpliwie ekonomii i korzyści no, racjonalnych. No, dzisiaj nawet usłyszeliśmy z ust pana wiceministra rolnictwa, pana Nowaka, takie zdanie, że rodzinne to faktycznie znaczy małe. On to tutaj powiedział zdalnie, więc wiemy o co chodzi. Dobrze, bardzo proszę, niech pan opowie, jak to wygląda na przykładzie waszego gospodarstwa, ta ustawa. Dziękuję. To dłuższa historia, postaram się ją krótko przedstawić, ale rzeczywiście zgadzam się z konkluzją profesora Gorzelaka o zwycięstwie racji politycznych nad gospodarczymi i ekonomicznymi. Śledziliśmy powstawanie tej ustawy na kilka lat przed rokiem 2011. Króciutko przypomnę, że ona była przyjęta przez Sejm w roku 2011 we wrześniu na ostatnim posiedzeniu Sejmu kończącej się kadencji. Mówiąc popularnie, trochę przepchnięta kolanem. Wybory się zbliżały. Z zapisami, które zaskoczyły nas wszystkich na końcu. I oto oznaczała ona, że, i teraz sobie Państwo wyobraźcie, w ciągu kilku miesięcy dzierżawcy mieli podjąć decyzję, czy są w stanie i wyłączą 30% dzierżawionych przez siebie gruntów będących częścią ważnego przedsiębiorstwa w toku, na mocy ustawy, która już wówczas była oceniana jako niekonstytucyjna. Decyzja, którą trzeba podjąć, mając właśnie produkcję w toku, mając kredyty bankowe, mając zakupione maszyny, środki produkcji niezamortyzowane, biznesplany, mając ludzi, produkcję zwierzęcą. Ja to porównuję do sytuacji z dnia dzisiejszego i reakcji na zapowiedź, tak na razie, naprawdę na razie, wyłączenia 4% gruntów ugorowania i reakcja, którą obserwujemy na ulicach, jaką budzi frustrację i szok i niechęć. No a te 30%, i to tutaj mówimy o 4%, które no, nie jest trwale wyłączone z gospodarstwa, ma rotować i przyczyniać się do polepszenia jakości gleby, a tam 30% do decyzji w ciągu kilku miesięcy. Więc dzierżawcy podzielili się. Część zgodziła się, kalkulując, że może lepiej jednak nie ryzykować, a część nie. My na swoim przykładzie powiem w przypadku kilku umów dzierżawy, bo mieliśmy ich wówczas 20 kilka, wyłączyliśmy te 30% tam, gdzie nie oznaczało to redukcji produkcji i miejsc pracy, a tych miejsc pracy mieliśmy wówczas kilkaset. Natomiast w przypadku większości umów dzierżawy nie zgodziliśmy się na wyłączenie i tym samym straciliśmy prawo do przedłużenia umowy dzierżawy i prawo pierwszeństwa nabycia. Ubiegły lata, już skracam, przez cały ten okres od roku 2011 jako środowisko dzierżawców Polska Federacja Rolna próbowaliśmy zarówno wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby przeanalizować konstytucyjność ustawy. Nie udało się, Trybunał nie przyjął naszego wniosku. Nie wiem z jakich przyczyn do końca i nie będę wchodził w szczegóły. I jeżeli, kiedy to się nie udało, próbowaliśmy z kolejnymi rządami, ministrami rolnictwa rozmawiać, wskazując na moment zderzenia ze ścianą, czyli właśnie okres już teraz ostatnich 2 lat, tego roku i kolejnych lat, kiedy mamy kumulację kończących się właśnie umów dzierżawy i wiele dramatycznych sytuacji, w których przedsiębiorstwa są likwidowane, likwidowane są miejsca pracy. Tych przypadków jest przynajmniej kilkaset. Nie udało się wypracować żadnych racjonalnych rozwiązań, może poza jednym teoretycznym, ustawowym, który polega na tworzeniu tzw. ośrodków produkcji rolniczej, czyli
w przypadku kończącej się umowy dzierżawy z produkcją zwierzęcą najchętniej. KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dokonuje restrukturyzacji, przeznacza jakąś część gruntów na potrzeby rolników indywidualnych, a pozostałą część, powiedzmy około połowy gruntów z dzierżawy, zostawia przy budynkach i taki oto nowy ośrodek, nowe gospodarstwo zostaje wystawione na przetarg na kolejną dzierżawę, gdzie dotychczasowy dzierżawca ma prawo licytować. To narzędzie jeszcze nie działa faktycznie. Były 3 przetargi w Wielkopolsce 3 lata temu już. Tam niestety one skończyły się takimi nieciekawymi rozstrzygnięciami. Nie były też dobrze przygotowane. Więc czekamy ciągle na podjęcie dialogu z ministerstwem i z KOWR-em, żeby to narzędzie jako minimum wprowadzić i zapobiec katastrofie. I kończąc wypowiedź na tym etapie, powiem, że ta katastrofa, no bo tak to postrzegamy, polega na tym, tak jak już to wybrzmiało z wypowiedzi poprzedników, że dochodzi do dewastacji dobrze funkcjonujących gospodarstw, w naszym przypadku gospodarstwa funkcjonującego w modelu od pola do stołu, czyli posiadającego wszystkie etapy produkcji, począwszy od roślinnej, przez produkcję pasz, zwierzęcą, ubój, przetwórstwo, biogazownię, czyli energię odnawialną, samowystarczalność energetyczną dzięki tym biogazowniom, współpracującego z kilkoma uczelniami wyższymi, szkołami średnimi rolniczymi, przyjmującymi uczniów na praktyki, dzielącymi się rolnikami z wiedzą, wchodzącymi w kooperację z rolnikami, skupującego ponad 100 tysięcy ton zbóż od rolników w regionie. I dochodzi do dewastacji takiego ośrodka, no, tylko dlatego, że jest idea i podejście, żeby zabezpieczyć tak zwane potrzeby na ziemię rolników, gdzie wiemy, że do przejęcia tej produkcji zwierzęcej nie dojdzie, ona będzie zlikwidowana, a wznowienie produkcji towarowej w skali, gdzie mamy do czynienia z kilkoma czy kilkunastoma tysiącami sztuk zwierząt w gospodarstwie, wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe w tych warunkach, inwestycja rzędu kilku, kilkunastu milionów złotych. Dlatego podkreślam ten bezsens i kompletny brak racjonalności w podejściu do tematu. No tak, ale poza politycznym celem tej ustawy tłumaczono, że jednak jest głód ziemi, że rolnicy chcą kupować i myślę, że jest jakaś grupa, która powiększyła swoje gospodarstwo i jest z tego zadowolona. Czy pan profesor Poczta mógłby nam powiedzieć w naszych warunkach, jak duże musi być gospodarstwo, żeby zapewniło przyzwoity, jak to się mówi, dochód 5-osobowej rodzinie? No, to nie jest takie proste do określenia, ale w zależności od kierunku, efektywności, roku, różnie wygląda. Natomiast jeśli by wziąć pod uwagę możliwości rozwojowe, czyli wytworzony dochód plus pozostające jakieś środki na rozwój, czyli w tym gospodarstwie jest opłacona praca poprzez uzyskany dochód na poziomie średniej krajowej i są jakieś pieniądze, żeby się zwiększył majątek w środkach trwałych, w środkach obrotowych. To przeciętnie takie gospodarstwo, taki gospodarstw jest zwykle w Polsce około, w ostatnich latach około 80 tysięcy, nie więcej, na ten 1 300 000 nominalnie, gdzieś 400, które sprzedają w ogóle jakieś mają związki, 400 tysięcy, które mają jakieś związki z rynkiem, rozwija się około 80 tysięcy gospodarstw. Takie gospodarstwo ma zwykle obszar w granicach między 30 a 50 hektarów. To oczywiście w zależności od kierunku może być tych hektarów dużo mniej, ale to są gospodarstwa o wielkości ekonomicznej, zwykle w granicach od 50 do 100 tysięcy euro, taka klasa wielkości ekonomicznej. No ale to jest na dzisiaj i jakby powiedziała młodzież, szału nie ma, nie? Więc to jest jakieś takie, na pewno byłoby pod dużym znakiem zapytania, czy jest to gospodarstwo dla przyszłego pokolenia. Dla przyszłego pokolenia, jeśli przyszłe pokolenie miałoby się wiązać z tym gospodarstwem, jego wielkość ekonomiczna, która zwykle jest bardzo mocno powiązana z wielkością obszarową, jest daleko, daleko większa.
Takich gospodarstw też szacowaliśmy a propos Europejskiego Zielonego Ładu, które są w stanie wdrażać nowoczesne technologie, jest w polskich warunkach nie więcej niż około 20-30 tysięcy, które byłyby w stanie odpowiedzieć na wymogi Europejskiego Zielonego Ładu w sposób zastosowaniem nowoczesnych technologii rolnictwem precyzyjnym. No, taki szacunek wskazywał, że to jest minimum 50 hektarów gruntów ornych w dobrym rozłogu, dobrej jakości. I to są te rzędy wielkości. Mamy taką sytuację, że u nas średnie gospodarstwo ma 11 hektarów, tak? We Francji 100, na Ukrainie 1000. A jak jest w Danii? Mam pytanie do pana Petersena. I w jaki sposób u was przebiegała ta zmiana struktury? Thank you for inviting me. Thank you for the question. Well, the structural changes in Denmark arrive, so to say, to meet up with some of the focus points that the two professors I'm sitting between is addressing to meet the environmental changes and to create economy for the farmers. Denmark is, in contrast to Poland, an extremely small country. Do Polski if we, jest krajem, w którym, jeżeli możemy starać się utrzymać intensywną produkcję zwierzęcą, przede wszystkim potrzebowaliśmy się upewnić, że gospodarstwa produkowały lepiej, a z drugiej strony nie stanowiły takiego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Czy państwo mnie słyszą na widowni? So Denmark has been going through a progressive structural transformation. W Danii następowała stopniowe przejście, stopniowa transformacja. I musieliśmy przejść taką transformację, aby móc produkować więcej z mniejszym wpływem na środowisko. Liczba gospodarstw zmniejszyła się o połowę. One stały się one większe. W przeciwieństwie do tych danych, o których słyszałem w polskim kontekście, średnia powierzchnia gospodarstwa w Danii to trochę powyżej 200 hektarów. Wiąże się to również z produkcją zwierzęcą. W roku 1985 na farmie średnio było 200 świń, obecnie przeciętnie jest to liczba około 4500. That is something about the numbers and the structural. Mówiliśmy o liczbach i o strukturach i o spadku. Ten spadek wpłynął również na specjalizację gospodarstw. 50 lat temu 75% gospodarstw rolnych hodowało i krowy, i świnie. W tej chwili specjalizacja oznacza, że hodowla bydła to na przykład 1,5%. Jest ekonomiczna oczywiście przewaga w istnieniu specjalizacji i ta specjalizacja pomogła duńskim gospodarstwom pozostać konkurencyjnymi na rynku światowym. On top of that, having larger farms, poza tym enable farmers to, większe gospodarstwa umożliwiają rolnikom przeprowadzanie inwestycji, can provide new technologies, wprowadzanie nowych technologii the farmers can have, i w ten sposób
rolnicy jednak spełniają inne funkcje, czy inne role niż spełniali w przeszłości. W tej chwili doświadczamy w Danii, to Państwo mówili tutaj o ustawie z 2011 roku. My mówimy o ustawie klimatycznej z 2020 roku, gdzie Dania chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianego do 2030 roku o 75%. Jest to zdecydowanie bardziej ambitne założenie, bardziej ambitne podejście w porównaniu do Zielonego Ładu, który jest szeroko krytykowany. Duński sektor rolny oczekuje się od tego sektora, aby realizował te procesy transformacyjne i wprowadzał nowe inwestycje i nowe praktyki. Oczywiście nikt nie twierdzi, że to jest łatwe. Wczoraj w duńskich mediach pojawiły się trzy nowe propozycje. Jeżeli spojrzeliby Państwo w duńskie media, zobaczyliby intensywną dyskusję na ten temat. Ale to, co trzeba zrobić i to, co możemy zrobić, to również z uwagi na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Ponieważ siedzę tutaj ze specjalistami i chciałbym powiedzieć, że pan Grzegorz Brodziak podkreślił, że to, co dzieje się w firmie Good Valley, to, co ona robi, myślę, że to jest taki sposób na to, co będzie się mogło dziać w polskim rolnictwie, aby zwiększyć udział tej gospodarki zrównoważonej, rolnictwa zrównoważonego, otwarmy do stołu, tak aby wspierać takie inicjatywy, czy nie wspierać tylko i wyłącznie ochronę środowiska, ale również widzę, że patrzy pani na zegarek. Dziękuję za uwagę. No tak, ale wiemy, że ludzie w mieście z dużą niechęcią myślą o dużych gospodarstwach. My tu mówimy, że duże jest lepsze, jest lepiej produkuje, taniej produkuje, jest bardziej konkurencyjne. I że w ogóle rolnictwo niszczy nam tę planetę, niszczy nam klimat. Chciałam zapytać pana Urbaniaka. Pan chyba ma jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Czy rolnictwo musi iść rzeczywiście przeciwko klimatowi i planecie? Ja myślę, że ten kongres, który tak chyba w trakcie trwania przekształcał się w kongres rolnictwa regeneratywnego, no to w zasadzie każdy z paneli tam nas przekonywano, że można to zrobić i z korzyścią dla klimatu i gleby, i z korzyścią dla rolnictwa czy dla dochodów rolniczych. No i to oczywiście jest pytanie, tu też zresztą panowie profesorowie szczególnie wskazywali na to, no jest jakieś... To jest polityka. Jest, jakby na to nie patrzeć, to spora część tego, co się będzie działo w najbliższym czasie, jest decyzją polityczną. Decyzją polityczną na poziomie Unii Europejskiej, decyzją polityczną na poziomie krajowym. Więc z punktu widzenia ekonomicznego te wybory są wyjątkowo proste. Bo, tak jak pani powiedziała, im większe, tym lepsze. I większym też lepiej i efektywniej można zastosować techniki regeneratywne. Tu pan profesor Poczta dość elegancko nam pokazał, że istnieje pewna bariera, do której od dołu można by było schodzić z opłacalnością produkcji. No, to się mniej więcej zgadza z tym, co mi wychodzi z badań zdolności kredytowej naszych klientów, więc tutaj się zgadzamy. Natomiast to gdzieś te 30-50 hektarów. No i dalej, jeżeli byśmy, mnie się wydaje, że nawet na poziomie 30-50 hektarów bez wsparcia pieniędzmi publicznymi to nie wyjdzie. Te gospodarstwa będą za małe do tego, żeby przeprowadzić tak istotną zmianę, jaka jest zmiana z rolnictwa intensywnego na rolnictwo regeneratywne. Tam są dwie rzeczy, są do załatwienia. Przez okres pierwszych 3 lat
dochody niewątpliwie spadają i je trzeba w jakiś sposób rekompensować. No i tu akurat Polska jest krajem, który ma daleko idące osiągnięcia, jeżeli chodzi o kredyty preferencyjne i różnego rodzaju dopłaty, również własne. No druga rzecz, trzeba dokonać kilku inwestycji i one paradoksalnie w tych mniejszych gospodarstwach, jeżeli byśmy patrzyli, ile jest tego kapitału do zainwestowania na hektar, to one będą większe niż w tych gospodarstwach większych. Chodzi mi o to, że na przykład dokupywanie takiego osprzętu, który pozwoli na używanie maszyn w technikach rolnictwa precyzyjnego, który jest tam elementem regeneracyjnego, realnie rzecz biorąc osiągnięty efekt jest mniejszy, niż jeżeli byśmy kupowali najnowocześniejszy sprzęt teraz wielkohektarowy, który się znacznie lepiej wtedy sprawdza. No i to jest, i tu już wchodzimy w taki element umowy społecznej, co my chcemy jako społeczeństwa. Jeżeli chcemy tych 50-hektarowych czy 30-hektarowych gospodarstw, no to tutaj pan profesor użył takiego określenia młodzieżowego, to ja też powiem, no to wyskakiwać z kasy i płacić rolnikom za to, żeby funkcjonowali w tych małych, na tych małych gospodarstwach. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to się samo utrzymało ekonomicznie, to tutaj ja robię takie badania, bo nadzoruję Europę i Afrykę, jak pani powiedziała. Polscy rolnicy są najmniej uzależnieni od dopłat w całej Unii Europejskiej. Tam zależnie od klasy, to... Ale co to znaczy najmniej uzależnieni? Właśnie do tego zmierzałem, widocznie za długo mówię. Chodzi mi o to, że na przykład dla takich gospodarstw, bo to akurat jedna dana, którą tak dobrze pamiętam, 50-70 hektarów, dopłaty polskich rolników stanowią niecałe 25% dochodu tych gospodarstw. We Francji to jest 76%, w Niemczech to jest ponad 60%. Tu oczywiście jest też taki efekt, że polscy rolnicy nie płacą podatków dochodowych, które tam z kolei są płacone przez wszystkich i one tam zdejmują w pewnym sensie tą gotówkę rozporządzalną, która... Ale nie aż tyle przecież. No, no nie, także pokazuje, że mamy bardzo dobrych rolników. Tak, słucham. Tak, jedna uwaga. W procesie parcelacji tych wielkoobszarowych gospodarstw wcale nie uzyskano radykalnej poprawy struktury agrarnej wśród tych, którzy korzystali z tych gruntów. To znaczy, badania pokazują, analizy KOWR-u, że właściwie to było kilkanaście hektarów, które zostało dodawane do ich hektarów i tworzymy 10 gospodarstw 500 hektarowych. Parcelujemy 5000 hektarów. To ważne jeszcze, znowu z praktyki wynika, że przynajmniej przez rok z reguły ta ziemia ugorowała. Dlatego, że nie można było od razu uzyskać przetargu. Często przetargi te punktowe były kwestionowane. Co prawda KOWR podobno starał się tak organizować, żeby można było zebrać plony, potem jakoś rekompensować tym, którzy wygrali te przetargi. Tak więc to nie jest tak, że płynnie przechodzono z produkcji w dużych gospodarstwach do małych i nie jest tak, że tworzono mocne, takie prawdziwie rynkowe gospodarstwa w wyniku przekazania ziemi z wielkoobszarowych gospodarstw do tych małych, rodzinnych. Następowało rozproszenie, a jednocześnie wielkie gospodarstwa, niezwykle efektywne, w którym się kumulowała ekonomika skali, bo też przedsiębiorstwo rolne podlega prawom ekonomicznym. Ekonomika skali polega między innymi na tym, że biogazownia, którą oglądaliśmy w Good Valley, która prowadzi do w znacznej części zamkniętego obiegu energii w przedsiębiorstwie rolnym, nie jest możliwa do zainstalowania w gospodarstwie 50-30 hektarowym. Potrzeba po prostu tego wsadu do takiej instalacji odpowiednią ilość. Czyli mamy do czynienia z rozpraszaniem najrozmaitszych korzystnych procesów produkcyjnych, energetycznych, ekologicznych na takie mniejsze przedsięwzięcia gospodarcze, które tych procesów nie są w stanie utrzymać. Warto jeszcze zauważyć, że te duże gospodarstwa współpracowały z nauką. One były niejako pośrednikiem w znacznej części między
efektami badań naukowych, a potem praktyką rolniczą. Małe, średnie gospodarstwo, gospodarstwo rodzinne nie jest w stanie z jednej strony zakomodować tych doświadczeń, które nauka bezpośrednio mu oferuje. I te duże gospodarstwa były i są pośrednikiem, dlatego że rolnicy z nimi współpracujący w znacznej mierze korzystali z tych doświadczeń, które te wielkie gospodarstwa wprowadzały w życie, korzystając bezpośrednio z wyników badań naukowych. To jest też pewna strata państwa i dla spełniania wymogów jego ekologizacji, czy przynajmniej tego rolnictwa zrównoważonego. Czyli to jest też pewien wyłom w tym łańcuchu transferu doświadczeń. To jeszcze pan Brodziak jako praktyk na to. Jeżeli można, kilka refleksji na podstawie naszej dyskusji, nawiązując do słów Jeppe Petersena, który przytoczył średnią wielkość gospodarstwa utrzymującego świnie w Danii, 4,5 tysiąca sztuk. Przypomnę państwu i nam wszystkim, jak to w Polsce wygląda. Pamiętam, że jeszcze w roku 2012 prezentowałem średnia 33 sztuki. No i wszyscy się teraz cieszymy z tego, że ta średnia nam urosła do 186 sztuk w ubiegłym roku w porównaniu do 4,5 tysiąca sztuk w stadzie w Danii. No to o czymś mówi, kiedy też pamiętamy o tym, że Dania należy do krajów tych bardziej świadomych, jeżeli chodzi o zrównoważenie i wpływ na środowisko. Niemniej jednak ten wymóg pewnej skali, pewnej wielkości jest tam istotny i przy tym możliwe jest produkowanie w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska przy spełnieniu jednocześnie oczekiwań konsumenta, który też chciałby wiedzieć, że kupuje produkt właśnie w tych standardach. A jeszcze ze swoich doświadczeń chciałbym dodać, że nie jest łatwe uzyskanie wyższej marży za tego typu produkt. Ja pominę całą dyskusję o produktach ekologicznych, które rzeczywiście są wyraźnie droższe na rynku i widzimy, że jest tam naturalna bariera popytu. Mamy te 3-4%. Które trochę większe poziomy osiągają w krajach Europy Zachodniej, ale my próbowaliśmy z naszym produktem, mięsem wieprzowym i przetworzonym mięsem, produktami, komunikować konsumentowi, że oto jest to produkt, który pochodzi z chowu, czy to bez antybiotyków, czy to ze zredukowanym śladem węglowym, czy to z dobrymi praktykami rolniczymi, czy to z rolnictwa regeneratywnego, bo uprawa bezorkowa od roku 2003 u nas funkcjonuje i nie udaje się tego przełożyć na wyższą marżę. Udaje nam się oczywiście przekonywać sieci handlowe do tego, żeby do tych atrybutów i cech przypisali swoją decyzję. Okej, wybieramy wasz produkt, natomiast cena musi być rynkowa. I tu jest ta konieczność uzyskania pewnej skali, żeby mimo tego, że ta marża tam się nie pojawia wyraźna wyższa, być w stanie wyprodukować produkt finalny dla konsumenta z tymi ważnymi cechami. I jeszcze jedna uwaga na temat tego właśnie, co się dzieje z tymi gruntami, które wracają i są rozdysponowane w przetargach ograniczonych dla rolników. Wracają z dzierżaw i są przeznaczane na przetargi. No obserwujemy i wszyscy z nas, którzy żyją na wsi, widzimy, jak ta struktura wygląda i jaką fikcją jest mowa o 1 300 000 gospodarstw, gdzie widzimy wsie, gdzie powiedzmy kilku rolników użytkuje ziemię należącą do kilkudziesięciu rolników. O tym wszyscy wiemy i tu mamy duży kłopot, który wynika z naszej polityki wsparcia zachęcającej do utrzymywania tych małych gospodarstw, pobierania dopłat, nie zawierania umów pisemnych dzierżawy, no bo to nie jest wygodne, trzeba się zobowiązać na jakiś czas, a tak zawsze mogę sąsiadowi powiedzieć, od przyszłego roku to ja już ci nie wydzierżawię i być niezależnym. Tutaj jest konieczność wypracowania mądrej umowy dzierżawy i mądrego systemu wsparcia, który będzie z jednej strony i zachęcał do komasacji i zwiększania gospodarstw, ale również w pewnym sensie zmuszał, tak żeby nie dochodziło do nieprawidłowości. No dobrze, czy w takim razie ktoś wierzy w to, że uda się ten proces, no odwrócić pewnie nie, ale zatrzymać i jednak w inną stronę, żeby to poszło. Mamy takie szanse? No ale to na poziomie dzierżawnym, bo myślę, że my tutaj we trzech próbujemy to powiedzieć, to wychodzi. No ja niechcący w sumie, bo odziedziczyłem, też zostałem właścicielem gospodarstwa rolnego, ale rolnikiem to w żadnym wypadku nie jestem. Gospodarstwo liczy dumne 3,6 hektara i ja tego nigdy w życiu nie uprawiałem i nie miałem zamiaru. Wioska jest mała, mazowiecka, jest oficjalnie jest 40 gospodarstw,
ziemię uprawiają dwaj rolnicy. No i tu jest całej tej wsi. I tu na tym polega też problem, bo my wiemy, jaka jest struktura własności ziemi w Polsce, ale jaka jest struktura gospodarstw, to już niekoniecznie. Właśnie przez ten taki no, dość szarawy system dzierżaw w Polsce, które są czasami, ja jako bank na przykład ten system dzierżaw polepszam, bo wymagam ich na papierze. Ale większość z nich chyba nadal jest ustna po prostu i często na dosyć no, duże areały. I myślę, że to może nawet sporo zakłócać te statystyki. Już kończę, żeby inni mogli powiedzieć. Zmianę widać po tym, to co mówił Grzegorz o wielkości stada. Nam struktura agraru poprawiła, tam zdaje się, że żeśmy z 6 do 11 hektarów doszli, a stado wzrosło z 30 do 180. No, czyli tutaj widać, że prawdopodobnie ten proces akumulacji w gospodarstwach jest trochę szybszy, niż my go widzimy po tej statystyce. Zbliżamy się do końca. Ziemi. Jeszcze pan profesor Poczta i pan Petersen potem. Najpierw pan profesor Poczta. No właśnie nawiązanie do tego. Ten system szarych dzierżaw, on się nie bierze znikąd, on się bierze z decyzji typowo politycznych, chociażby z definicji aktywnego rolnika, która jest zupełnie nieprzystająca do polskiej rzeczywistości, która wręcz skłania do tego, by istniał system szarych dzierżaw, czy tych takich półlegalnych. Do czego to prowadzi? Tu panowie dotknęli tego problemu, moi dwaj przedmówcy. Wzrosła, nastąpiła jakaś koncentracja stada, ale cóż to jest za koncentracja? Jak jest daleko do tej koncentracji, która zaszła na przykład w Danii, czy przykład bliższy, nie tak duży w Niemczech? I teraz, mniej więcej 20 lat temu niecałe, w Polsce i w Hiszpanii stado trzody chlewnej wynosiło niecałe 20 milionów sztuk. W Polsce procesy rozwoju produkcji zwierzęcej zostały zahamowane między innymi dlatego, że nie ma uregulowanego rynku ziemi. Nikt nie będzie inwestował w produkcję zwierzęcą, jeśli nie ma pewności na lat kilkadziesiąt. I co się stało? Też 20 lat temu około 20 milionów sztuk trzody chlewnej było w Hiszpanii. W tej chwili jest 35 milionów sztuk trzody chlewnej i słyszeliśmy dzisiaj, że Hiszpanie chętnie kupują ukraińską pszenicę i kupiliby jej więcej. Jeśli by w Polsce nastąpił taki rozwój produkcji zwierzęcej, jak nastąpił w Hiszpanii, a mieliśmy i mamy warunki, nie byłoby tego problemu musimy kończyć, z nadwyżką produkcji zboża, którą mamy jeszcze w tej pan chwili. Jeszcze pan Petersen, ostatnie słowo. Chciał pan zabrać głos. Well, you ask if the development can be stopped or should be stopped. And I think my można się tak rozwijać. Wydaje mi się, że moi przedmówcy. No już musimy kończyć niestety, tak? Przerywam brutalnie. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Bardzo wszystkim dziękuję. Wszystkim panom i wszystkim państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam przykro, że czas tak szybko biegnie, no ale w dobrym towarzystwie ze wspaniałymi ekspertami i świetnymi moderatorami. No jak państwo widzą właściwie jako szczęścia, że nie musimy czasu liczyć. No ale tymczasem okazuje się, że tutaj nasza transmisja musi dobiegać już końca. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Przypomnę, moderatorką debaty była Krystyna Naszkowska, dziennikarka Gazety Wyborczej, a w debacie wzięli udział Grzegorz Brodziak, profesor doktor habilitowany Grzegorz Gorzelak, J.P. Jul Petersen, profesor doktor habilitowany Walenty Poczta oraz Bartosz Urbaniak. Tak, wielkie, wielkie brawa. Wielkie, wielkie brawa.